Cześć, tutaj Marcin. Witam ponownie w kolejnym odcinku z Fisher Online. No, troszkę tego czasu minęło od ostatniego odcinka. Tam chyba nawet ze 40 dni. No, niestety, przepraszam bardzo wszystkich, że no po prostu no, nie mogłem. No, praca, wakacje i tak wiecie, no, wakacje, no to praca. No i tak jakoś to wyszło. Czasami sobie grałem jakieś tam konkursy, te. Zawody, głównie w Stanach Zjednoczonych sobie grałem te zawody. Jakieś tam wygrałem, jakieś tam przegrałem, na jakieś tam, no po prostu też nie poszło. Na 30 ludzi byłem 41, ale na niektórych na przykład było 3 ludzi i byłem pierwszy. O, no to takie, no wiadomości. No, no takie, no. Nie może z pierwszej beczki, no ale. Jakieś tam wiadomości. Dobra, jesteśmy we Fisher Online. Witam ponownie na kanale. No tak to się jakoś złożyło, że no nie było tych odcinków. No nie miałem czasu po prostu nagrywać, no niestety. No. Łowiska się nic nie zmieniły, ale mamy parę fajnych, ciekawych rzeczy z update'em, który wyszedł jakiś czas temu, to chyba jest jakieś parę godzin temu. To jest update 58, czyli opadanie liści, leaf fall, i to będzie ważne tam do 12 septembra, czyli do 12 września. Możecie złowić tam, nie wiem, złowić czy dostać jakieś karty z doświadczeniem. O właśnie, no chyba o to chodzi, które są dosyć ważne dla graczy poniżej 40 poziomu. Nie to, bo w to też gram, Football Manager i Cywilizacja 6, w to też gram. No teraz już się wszystko pojebało, za przeproszeniem. No opadanie liści musiałem sobie, cholera jasna, już w ogóle teraz się pogubiłem. Dobra, opadanie liści, musiałem sobie przetłumaczyć, no wiedziałem co to znaczy, ale tak jeszcze w ramach no, rozszerzenia horyzontów, powiedzmy, no sobie dotłumaczyłem. No tak jak wiecie, jak zwykle, jak zawsze wam mówiłem, jak gram na Fisher Online czy w ogóle innych grach, no to ja, jeśli zarzucę sobie gruntówki, no to idę sobie pograć w Cywilizację 6 czy Football Managera i takie tam inne też gry, no to widzieliście teraz. Dobra, mamy tą aktualizację, no Football Manager, no dobra, nie to, to ma być to. Nie Football Manager, tylko update 58, opadające liście. No właśnie, jeśli ktoś nie ma 40 poziomu, a ja nie mam, no tam mi brakuje, nie wiem, 1% albo 2, albo 3, albo 4, no ale jeśli nie ma 40 poziomu, to właśnie z tych kartek coś tam może sobie uskrobać pewnie. Dobra, Norwegia, bo chyba o to najbardziej się rozchodzi. W Norwegii mamy dodane nowe wędki. To są super ciężkie, morskie wędki gruntowe. Są przeznaczone do łowienia na głębokościach, przy których łowimy wielkie ryby na wielkie przynęty. Wędki te są sprzedawane w sekcji spinning, kołowrotki, wszystkie jakieś tam żyłki są sprzedawane w swoich sekcjach. Jeśli chodzi o ciężar i w ogóle no, ciężar, jaki możemy wyciągnąć na te wędki, to jest 50, 55 i 60 kilo. I później mamy 65, 70 i 75 kilo. Te wędki, powiedzmy morskie, to są krótkie wędki z multiplikatorami, i jako że są
Krótkie, mają około 1, no, 1,80 m do 2,5 m i ciężar wyrzutu to jest 200 gram na kilogram, powiedzmy. No i to właśnie takie tam informacje z tego update'a 58. Dobra, i jesteśmy w Norwegii, to właśnie dlatego tutaj sobie tak siadam. No, noc jest, fajnie, no, księżyc w pełni. Ale zmieniła się temperatura już. Teraz nie ma zawsze 0 stopni. Teraz są 2 stopnie, a w dzień jest nawet 14, z tego co widziałem. No, to w Norwegii 14 to, no to prawdziwe lato. No, cholera jasna, to tak jakby było ze 45 w Hiszpanii. Dobra, jesteśmy tutaj, mamy nową przynętę. To jest Gummy Mac Red, 20 gram waży. Rubber Tube Gummy Mac Used for Sea Fishing, czyli no jakiś tam taki, no aż sobie kupię. No jakaś tam przynęta, no po prostu do łowienia. Nie wiem o co w ogóle chodzi, bo to takie zaplątane jakieś tam kolanka są, czyli ja nie wiem co to jest w ogóle. No jakieś takie zamotane, ale tu widać, że to jest jakiś tam na tym zaczepiamy główną chyba żyłkę. Tutaj mamy jakiś tam niby taki przypon. No i tutaj mamy chyba haczyk. No i to właśnie te dwa te takie, no powiedzmy robaczki, te łaki, no tutaj na tym się kręcą, nie wiem. No pierwszy raz widzę. Tak jak mówię, no to dobra, Spoonbaits Lures, tutaj nic się nie zmieniło, tutaj jest ciągle to samo, Float Rods, nic się nie zmieniło, idziemy do spinningów, no i tu właśnie mamy Seaweighted Rods, T-Force S-Deep, najtańsza, 75 tysięcy, nie potrzeba w żadnych tam Tournament Token, czyli to jest... No, dobry deal. 75 tysięcy to nie jest jakoś tam ciężko do wyfarmienia. No, ja mam tylko 18, tam i prawie pół, ale no ja tam, wiecie, ja tam podróżuję dużo, żyję, no, na całego tutaj w tej grze i w ogóle po prostu, no, kupuję sobie wszystko i dlatego nigdy nie mam pieniędzy. Ostatnio podróżowałem między łowiskami, bo nie miałem konta VIP, żeby zobaczyć sobie na jakie ryby są misje. No i straciłem jakieś tam 3000. No to właśnie też dlatego, no wiecie, no tak tracę ten hajs. Mamy pierwszą wędkę, to jest 50 kilo, 2,20 długości, 170-200. Czyli ten ciężar wyrzutowy 800 gram waży ta wędka. Mamy tutaj następną 95 tysięcy. Od 180 do 250 gram ciężar wyrzutowy 55 kilo jest ta wędeczka. I no i mamy tutaj za 220 tysięcy. To już jest taki potwór troszkę. No nie wiem czy potwór, no ale no. No, skoro na te wędki, które mieliśmy, mogliśmy wyciągnąć tam rekina 200 kilo nawet, no przez jakiś tam czas, oczywiście, bo byli ludzie, którzy, no nawet większe wyciągali te rekiny, no tam w tej Norwegii. No ale tutaj mamy 200-300 gram, ciężar wyrzutowy 60 kilo, no to za 220 tysięcy, no to chyba musimy coś tam wyciągnąć fajnego. Dobra, kołowrotki, oczywiście T-Force S-Cast 75, 55 i 60, 164 tysiące, czyli taki sprzęt, no ten najlepszy, chyba, no nie chyba nawet, no chyba nawet na pewno, no to będzie tam kosztował około 400 tysięcy dolców, bo jeśli wędka kosztuje 220, no tutaj mamy 164, no to jest tam 384. No i jeszcze do tego, no potrzebujemy żyłkę oczywiście. No i te żyłki, no to
Tam są po 5000, no to 650 metrów, czyli takiej żyłki jeszcze nie było w tej grze. No ale wiadomo, to jest do połowu, już wiadomo, tych koksów tutaj w tej grze. No i mnie tam nie stać na to, ja na razie się nie będę patrzył na to, bo no po prostu no to drogi sprzęt, no i nie miałem czasu ostatnio nawet grać. No, czyli no ja poczekamy, no. Zarobimy, no i kupimy, no i tyle, no. Co? 5000 żyłka, czyli jest tańsza od tych żyłek tutaj, które są, które były bynajmniej, no ja kupiłem swoją za żyłkę, to była 51 kilo i była po tam nie wiem 8 albo 12 tysięcy, no czyli cena żyłek chyba się zmieniła, no ta jest fajna, 75 kilo, plecionka 650 metrów. No, nie włożę jej na moją wędkę, ale no już to jest fajne. Fajnie, że takie rzeczy wychodzą. No wiadomo, sezon letni, wakacyjny to jest, no to nic nie będzie wychodzić, z żadnej gry nie wychodzi. No to dlaczego miałby wychodzić z gry wędkarskiej, w którą tam gra na całym świecie, nie wiem, 3000, 5000, 10 tysięcy ludzi. Czyli no wiadomo, poczekamy, zobaczymy co tam pan Wolf wymyśli, a na pewno coś wymyśli, bo tak jak zapowiadał, na jesień na pewno coś tam wyjdzie, czyli no bez problemu, spokojnie, możemy czekać na to co będzie. Dobra, mamy jeszcze ciężarki tutaj do wędek gruntowych, różnej wagi od 100 do 300 gram, jeśli ktoś tam jest zainteresowany. Co tam jeszcze mamy? Tutaj nic nie mamy. Tutaj chyba też nic nie było i tutaj już, no już raczej w tej reszcie nic nie było. Czyli takie zmiany są na wędki. Mamy nowe wędki. Te morskie, powiedzmy, do po prostu no, dla panów koksów. No. Ci, którzy grają, którzy tam mają pieniądze, sobie kupią, to mogą przetestować te wędki, czy tam te reginy lepiej teraz można wyciągać, czy nie. No bo no, mi się wydaje, że to właśnie na takie rybki tutaj na Norwegii, tam na innych, na przykład, no, o pan Winchester akurat złowił. Największego rekina, shark, tego rekina polarnego. Gratulacje dla tego pana. 117 kilo, fajny taki rekinek. Nie wiem, mój tam jakiś tam chyba dziecko tego rekina. Ale właśnie no, czy nie wiem, czy łatwiej wyciągać te ryby, czy nie. Nie pytałem nikogo, bo no wiadomo, ten update to jest. Teraz jakoś tam parędziesiąt godzin na żywo, a więc no nie wiem jeszcze jak to tam z tym jest, czy te wędki są po prostu dobre, czy po prostu następna kiszka, no bo na takiego rekina czy halibuta jeszcze jedna tutaj była ryba, a no właśnie ten dorsz cały, no ale dorsz to jest na gruntówkę, to no bierze też na spink, ale na gruntówkę widać dobrze bierze, 50 kilo złowiony, no to taki fajny już dorsz, 50 kilo. Dobra, co jeszcze miałem gadać o, no i co, no, taka aktualizacja o kanale, no w ogóle o kanale. O Football Manager to jest 2020, to nie jest 2021. Tam grałem w Boltonie, ale mnie zwolnili. Bo niby, że miałem chujowe wyniki. No i poszedłem do Willston. No i jesteśmy teraz w tej samej lidze co Bolton. Znaczy Bolton spadł, ale my tutaj jesteśmy w tej. Co to jest za liga w ogóle? Sky Battle League 2. No to Bolton spadł. My teraz walczymy we finale z Leyton Orient, który był szósty. Walczymy o
SkyBet League One. No, ale to tam, tak szczegół, no. Co o kanale? No bo to jest kanał taki bardziej o rybkach, ale no też inne gry będą, no będą, bo po prostu no też gram w inne gry. Gram w inne gry wędkarskie. We Fishing Planet ostatnio gram. Tam sobie farmię szczupaczki jakieś na Michigan, bo po prostu no nie grałem parę miesięcy albo nawet parę lat we Fishing Planet. I no. No fajna jest ta gra, no troszkę tam jest dupowate to, że te ryby tam biorą od tej godziny do tej i tam, no wiecie jak to jest, kto grał to wie. Tutaj mam złowić jakieś tam szczupaka, golema, ale to nie o to chodzi, to po prostu tak, no żebyście wiedzieli, że też łowię na Fishing Planet, jeśli ktoś chce zobaczyć jakąś rybkę z Fishing Planet, no tam do poziomu. Teraz jestem, no nie pokażę wam, no ale 43, prawie 44, no po tam paru, powiedzmy, latach niegrania w tą grę. I też sobie tu poławiam rybki, pojawiły się jakieś tam dwie albo trzy gry darmowe o wędkowaniu, no ale jakoś tam widziałem na kanale MDauga i Mista. I no nie przyciągnęły mojej uwagi, są za bardzo jakoś tam kreskówkowe, no i jakoś nie przyciągnęły mojej większej uwagi te gry. Dobra. Dobra, jesteśmy już w Fisher Online, gra, która najbardziej mi się podoba z tych wszystkich. Też sobie coś tam pograłem w Russian Fishing, ale to było 10 minut. No i mi się znudziło. Nie wiem czemu, jakoś, no fajnie się gra, no tak jak wam mówiłem, no fajnie się gra w te Russian Fishing, ale no straciłem chęć, za dużo się nagrałem w tamtą grę i po prostu, no. Może będą odcinki, no. Nie mówię, że nie, ale no może będą. Jeśli ktoś chce, to coś tam sobie połowimy też w Russian Fishing, bo wszystkie gry wędkarskie na tym kanale, no i nie tylko gry wędkarskie, są mile widziane. Bynajmniej dla mnie, no. Jeśli ktoś nie będzie chciał oglądać, no, to po prostu sobie wyłączy i włączy sobie coś innego. Co jeszcze? No odcinki z Fisher Online, no też, no po prostu ja chcę robić te odcinki codziennie, ale no po prostu codziennie, no nie dam rady, no to taki jest fakt i po prostu, no nie dam rady, no niestety, choćbym chciał, no to nie mam tyle czasu, żeby sobie połowić, porobić te odcinki i po prostu wam wrzucić tak, żebyście pooglądali, czy tam jakiś poradnik, no będą się ukazywały rzadziej, no chciałbym, żeby było to dwa razy w tygodniu co najmniej, trzy razy w tygodniu co najmniej, no ale to wszystko, no zależy, dla mnie uwarunkowane jest od pracy po prostu, no i tyle, no niestety, no jakieś tam mamy nawet branie, to sobie coś tam połowimy i złowimy w tym odcinku takim informacyjnym, powiedzmy, o nowym update'cie i w ogóle kanale, no trochę mnie nie było, no i dlatego, no taki właśnie, no chciałem zrobić trolling tam na jakiejś rzeczce, ale no w Norwegii tutaj akurat te nowe wędki wyszły, no to sobie coś tam podziubiemy. Oczywiście ping pewnie, bo dlaczego nie, bo to się łowi zawsze. Ping salmon, dobre. Tak sobie porzucamy dla pizzy, powiedzmy. No. No i co, no właśnie tak jak mówiłem, no chciałem, żeby te odcinki ukazywały się częściej, no ale no niestety, no 2-3 razy w tygodniu, no to jak na tą porę to jest, no więcej nie mogę, no niestety, no,
No, o, coś większego. Wyciągamy tą rybkę. Coś tam na dużą, na dużego tego jerka, czyli no pewnie Atlantic Salmon czy coś tam takiego. Albo Farmed Salmon. No, obojętnie, no im większa, tym lepiej. No, tak właśnie, no, gadam o jednym, o drugim, no i też gubię wątek. 2-3 razy w tygodniu, no, chciałbym, żeby się ukazywały, ale przepraszam bardzo, jeśli, no, nie będzie czasami odcinka 2 tygodnie albo 3 tygodnie, no, postaram się informować o tym, czy będzie, czy nie będzie, no, tym razem, bo, no, po prostu ostatnim razem, no to nic nie powiedziałem i po prostu zniknąłem, no, ale to po prostu było tak, że zdarzyła się robota wieczorem i rano już byłem w robocie. No i nie było czasu nawet nic nagrać, tylko iść spać i obudzić się i do roboty na następny dzień. No i wiadomo, jak kończycie robotę, to jedyna chęć, którą macie, to sobie tam, nie wiem, wypić piwko i no i spać. No, i tyle. No właśnie, no to taki odcinek, coś tam złowiliśmy, jakiegoś no tego łososia, którego farmią wszyscy. No farmią po prostu, bo to jest łosoś taki farmiony, no. Nie wiem, jak to wytłumaczyć. No, łosoś, którego się farmi na tych plantacjach całych łososi, a później wypuszczają i później tym łososiem się pieprzy w głowach i no, tak ogólnie. No i dobra. Dobra, taki odcinek króciutki, informacyjny o kanale. Będą odcinki z, no czekam z niecierpliwością na Ultimate Fishing Simulator 2. Jak wiadomo, to jest gra, na którą czekam. Ale także na inne gry wędkarskie i w ogóle inne gry. Też będą na kanale. Zobaczymy, co to będzie. Jak się nie będzie podobało, będzie to dla 5 osób, no to będę nagrywał dla 5 osób. I jak będzie dla 500 tysięcy osób, to też będę nagrywał tak, jakby to było dla 5 osób. No i tyle. Dobra, trzymajcie się ciepło i pozdrowienia. Oczywiście dzięki za wszystkie subskrypcje i za oglądanie i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!